Witam wszystkich, Bartosz mówi, godzina 20:30, a więc wieczorynka. Dzisiaj mamy tą naszą playlistę, bo jest środa przecież, historia przekłamana bądź też przemilczana. Dziś opowiem Wam o polskich masonach. Przedział czasowy od XVIII do XX wieku, a więc sporo czasu. Zapraszam. Na początku muszę przekazać Wam takie informacje. Ten vlog, żeby go w pełni, że tak powiem, korzystać z tego, co Wam tutaj opowiadam, warto byłoby nie tylko słuchać, a spoglądać na monitor, ponieważ osoby, o których będę opowiadał, będę przedstawiał również ich zdjęcia lub też portrety z czasów, gdy na przykład fotografii jeszcze nie było. Niektórzy z tych ludzi posiadali swoje herby rodowe, je również zechcę Wam pokazać, także tutaj warto popatrzeć. To, co widzicie teraz tutaj, no to są miniaturki niektórych vlogów moich wcześniejszych, które również traktują na temat masonerii, iluminatów i tak dalej, także jednocześnie no, w adnotacjach też będą bezpośrednie linki do tych, które ja uważam, że warto byłoby również obejrzeć, chociażby po to, żeby mieć taki no, pełniejszy obraz masonów, lóż masońskich, tych ewentualnie iluminatów i tak dalej, i tak dalej. Jak już mówiłem, od XVIII do XX wieku, dzisiaj to jest zakres czasowy, także vlog może być długi. Może być długi, no powiem tak, no warto go obejrzeć w całości, bo tak na raty to można się będzie pogubić. Ja mam bardzo, bardzo dużo notatek tutaj, więc niekiedy będę zmuszony po prostu czytać, żeby nie pomylić się, nie opowiadać Wam głupot i po to są te notatki. Zaczynamy XVIII wiek, końcówka XVIII wieku. Masoneria w Polsce wcale nie była aż taka popularna. Trzeba wiedzieć, że pierwsza loża masońska w ogóle powstała w 1717 roku w Londynie. W Polsce to wszystko zapoczątkował hrabia Fryderyk August Rutowski. To jest właśnie pierwsze zdjęcie, pierwszy bohater dzisiejszego vloga. Ich będzie kilku, jak nie kilkunastu. Fryderyk August Rutowski. Nieślubny syn Augusta II Mocnego. On niespełna 20 lat po założeniu pierwszej loży w Londynie, taką lożę założył w Dreźnie. Potem jeszcze powstały mniej więcej w tym samym czasie loże masońskie w Niemczech, Szwajcarii, Szkocji, a dopiero później w Szwecji i w Danii. Brat wspomnianego wcześniej hrabiego Fryderyka Augusta Rutowskiego. Bratem był jego August III Sas. No, on raczej nie uległ tej modzie, bo muszę powiedzieć, że wstępowanie do lóż masońskich w tamtym czasie na terenach polskich, no to była bardzo taka, no, była moda bardzo, bardzo silnie rozpowszechniona w tych wyższych sferach. Jednocześnie August III Sas no nie chciał, nie, no, nie był po prostu masonem, nie miał takiej wewnętrznej potrzeby. Natomiast już następca jego, ostatni król Polski, Stanisław August Paniatowski, o którym za chwilę będę trochę więcej opowiadał, tutaj przytoczę kilka takich szczególików, potem je rozwinę. Wstąpił do loży warszawskiej, loży to się nazywała Loża Karola pod Trzema Hełmami w roku 1777, żeby potem zostać kawalerem Róży Krzyżowej w 7 stopniu wtajemniczenia wolnomularskiego. Tak to ponoć jest najwyższy stopień. On został kawalerem Róży Krzyżowej. Ta loża Karola pod Trzema Hełmami, bo to jest pełna nazwa, została założona przez tego człowieka, którego tutaj widzicie na ilustracji, Alojzego Fryderyka Brühl, herbu Brühl. Ten człowiek właśnie był generałem artylerii. W 1778 roku ta loża utworzona w Warszawie, ta loża Karola pod Trzema Hełmami,
utworzyła niejako lożę namiestniczą w Krakowie. Ta loża krakowska nazywała się, tak w skrócie już tylko, Pod Trzema Hełmami. Działała do roku 1782 roku. Stanisław August Poniatowski, jak już wcześniej wspomniałem, ostatni król Polski, był dumny chyba z tego, że jest masonem. Absolutnie nie krył się z tym faktem. To nie było coś negatywnego w owym czasie. Także pozostały nawet różnego rodzaju dokumenty, które potwierdzają jego zaangażowanie, potwierdzają ten fakt bycia członkiem loży masońskiej. Jednocześnie jest taka informacja, iż opłatę taką za wstąpienie do tegoż, do tej organizacji, podobno, tutaj mówię, że jest to cena taka no dosyć symboliczna opłata, 76,5 dukata. To właśnie jest no, niejako dowód na to, że te wszystkie dokumenty pozostały, że on się absolutnie z tym nie krył. Zapowiadałem wcześniej, że będzie coś więcej na temat Stanisława Augusta Poniatowskiego, a tak dokładniej mówiąc, to takie pełne imię i nazwisko tegoż króla to był Stanisław Antoni Poniatowski, herbu Ciołek. Tutaj wszyscy cały czas widzicie te ilustracje, herby pojawiają się na ekranie. Jednakowoż wstępując do loży masońskiej, zostając bratem w tymże stowarzyszeniu, no przyjął też imię takie no pisane łaciną. Już tutaj czytam, przeczytam tylko i wyłącznie po łacinie, ponieważ nie udało mi się odnaleźć tłumaczenia tegoż zwrotu. Translator Google'a zwariował, też nie potrafił tego przetłumaczyć. Ja już czytam, jak to po łacinie brzmi. Salicinatus eques a corona vindicata. Tak to brzmi po łacinie. Takie imię w ramach loży masońskiej przyjął nasz ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Jak wiemy, Kościół katolicki, to jest też również w jednym z vlogów, bodajże Jan Paweł I, masoni w Watykanie, tam również o tym wspominałem. Kościół katolicki nie akceptuje członkostwa w loży masońskiej. Za to grozi z rąk papieża ekskomunika. I tutaj, jak już wcześniej również wspomniałem, była wielka moda. Chęć bycia masonem. Tejże modzie uległ również prymas Gabriel Jan Podowski, herbu Junosza. Tutaj widzicie jego. Nie tylko został masonem, ale również działał aktywnie. Jest taka informacja, że podczas jakiejś z okazji jakiejś tam uroczystości organizowanej przez masonerię, gdzie tam był przewodniczył temu wszystkiemu król, to właśnie prymas Gabriel Jan Podowski, herbu Junosza, wypożyczył na tę okoliczność swoje srebra rodowe. Masoneria w Polsce do trzeciego rozbioru działała bardziej na rzecz państwa polskiego, a nie tylko na rzecz swoją. Bo tak jak wspomniałem, to była taka bardziej moda, wyróżnik. No arystokracja był taki, no można teraz powiedzieć, no tak jak teraz są te kluby golfowe, gdzie ci wszyscy, no prawnicy, lekarze i tak dalej się tam gromadzą, to był taki elitarny klubik, no i oni działali na rzecz Polski. Tutaj trzeba bardzo, bardzo o tym mocno powiedzieć, bo na Sejmie Czteroletnim, bardzo dobrze kojarzycie Sejm Czteroletni, to jest ten Sejm, który uchwalił Konstytucję 3 maja. Ja również nakręciłem takiego vloga, który był z tym związany, bo podczas tego posiedzenia tegoż Sejmu została uchwalona także reforma wojska. To jest vlog numer 10, tu widzicie miniaturkę. Oczywiście w adnotacjach tam są odnośniki do tego. Bardzo, bardzo ważny Sejm w historii Polski. 20% posłów, ogółu tych wszystkich posłów, którzy zjechali na ten Sejm, byli właśnie masonami, tak? Członkami loży masońskich, wolnomularzami, czy jakby tam inaczej ich nazywał. Już teraz będą konkretne imiona i nazwiska, czy zdjęcia, portrety osób, które właśnie
Masonami byli lub chcieli być, ale to do tego zaraz dojdziemy. Kazimierz Nestor Sapieha Herbu Lis był jednym z twórców Konstytucji 3 maja, jednocześnie był jej sygnatariuszem. W latach 1773 do 1793 był marszałkiem Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1776 roku zwierzchnikiem komandorii świętego Pawła Apostoła Zakonu Maltańskiego. Kolejnym uczestnikiem tegoż sejmu Jan Paweł Łuszczewski Herbu Korczak, również członek Loży Masońskiej. Oprócz tego od 1807 roku był ministrem spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego. Stanisław Małachowski Herbu Nałęcz, on nie był jeszcze masonem, natomiast no, wyraził swoją chęć wstąpienia, to się fachowo nazywa prośba o inicjację. Tutaj trzeba powiedzieć, kim był Stanisław Małachowski, Herbu Nałęcz. On w 1788 roku był marszałkiem Sejmu Czteroletniego. Tak jak już mówiłem, 20% posłów, którzy zjechali na tenże Sejm, to masoni, a wśród tych osób, 80 bodajże 3, którzy popierali Konstytucję 3 maja, 1/3 tych osób popierających to również byli masoni. Teraz taka moja dygresja do tego wszystkiego. Konstytucja 3 maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie. Drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I tam, z tego co ja się orientuję, to również tą konstytucję stworzyła niejako masoneria, prawda? W Polsce również bardzo duże zaangażowanie tych wszystkich braci masonów, tak, w tworzenie konstytucji. Także masoni stworzyli, można by tak bardzo ogólnikowo, przynajmniej ja chciałbym tak ogólnikowo stwierdzić, że masoni stworzyli dwie pierwsze konstytucje na świecie. Także to jest taka ciekawostka. Konstytucja 3 maja, wiemy, rozbiory. Potem mamy przełom wieku XVIII-XIX, epoka napoleońska. Tutaj taka no ciekawostka, pewnie wiele osób będzie zaskoczonych, no jeżeli nie czytaliście wcześniej nic na temat masonerii, to w skrócie opis człowieka, potem wam powiem, o kim dokładnie mówię. Twórca Legionów Polskich we Włoszech, polski generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Czy już tam kojarzycie, kto to mógł być? Jan Henryk Dąbrowski, dokładniej generał Jan Henryk Dąbrowski, herbu Dąbrowski. I tutaj jego herb, widzicie, przedstawia taką kobietę. Wizerunek kobiety jest na tarczy. Jego herb również ma takie określenie jak herb panna, virgo lub violata. Jan Henryk Dąbrowski żył w latach 1755 do 1818. Kolejny z poniatowskich, teraz w tym czasie teraz mamy epokę napoleońską, książę Józef Antoni Poniatowski, tak, bo takie pełne imię i nazwisko. Książę Józef Antoni Poniatowski, herbu Ciołek, to już wcześniej wam ten herb pokazywałem, ale tutaj proszę jeszcze raz. Żył w latach 1763-1813, był wodzem naczelnym wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, marszałkiem Francji, członkiem Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, również był masonem. Teraz mamy dwudziestolecie międzywojenne, bo w takich no, interwałach czasowych znalazłem źródło. I tutaj w tym czasie nie było aż tak wielu masonów z tych czasów wcześniejszych, jeszcze przed trzecim rozbiorem Polski było bardzo dużo, natomiast no już dwudziestolecie międzywojenne to tylko kilkuset masonów, między innymi
ludzie sztuki, ludzie polityki, tacy no bardzo, bardzo ważni, bardzo ważne postacie. Należy tutaj wspomnieć o pani Marii Dąbrowskiej, pisarce, autorce powieści Noce i Dnie. Ona również była członkiem loży masońskiej, żyła w latach 1889-1965. Ona twierdziła, że Loże masońskie to świecki zakon, ostoja cnoty obywatelskiej i prawości ludzi. Tutaj, jak już mówiłem, w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo wiele osób było zaangażowanych w działalność lóż masońskich, masonerii w Polsce, i to spowodowało wzmożone ataki na te organizacje, ponieważ oskarżano ich, że masoni poprzez to, że to jest takie określenie, polują na tych ważnych ludzi w kraju, w Polsce, na polityków, ludzi bogatych, ludzi wpływowych, ludzi sztuki, kultury i tak dalej. Oni nie tylko osłabiają Polskę, ale poprzez to, że tacy ludzie zasiadają w ich szeregach, to oni wzmacniają swoją pozycję, jednocześnie tworząc sieć wpływów. No, że jeden drugiemu coś tam mógłby pomagać, nie bacząc tak do końca na interes państwa polskiego. No, z tymi oskarżeniami należałoby się zgodzić. Ja tutaj przeczytam wam kolejne osoby, które w tamtym czasie były zaangażowane w masonerię, jednocześnie były osobami ogólnie szanowanymi, znanymi. Już mówię. Andrzej Strug, a tak naprawdę Tadeusz Gałecki, pisarz i publicysta, działacz ruchu socjalistycznego i niepodległościowego. Tutaj taka ciekawostka, PPS, czyli Polska Partia Socjalistyczna, której członkiem do pewnego momentu był również marszałek Józef Piłsudski. PPS nie miało nic przeciwko temu, absolutnie nic, żeby polscy socjaliści byli również masonami. Także to jest taka dosyć ważna informacja. Oskar Ryszard Lange, żyjący w latach 1904-1965, ekonomista, no, czyli no, wykształcony człowiek, jednocześnie w późniejszym okresie poseł PRL-u, członek KC PZPR i Rady Państwa. Jeszcze tutaj wróćmy do samego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ja wspomniałem, iż członkiem PPS-u przez pewien czas, ja tu nie twierdzę, że cały czas, bo członkiem PPS-u był marszałek Józef Piłsudski. On z tramwaju socjalizm wysiadł na przystanku Niepodległość. Natomiast masonem nie był, był masonem jego brat Jan Piłsudski, który był prawnikiem, również działaczem państwowym. Jan Piłsudski, czyli brat marszałka, żył w latach 1876-1950. Kolejną bardzo, bardzo ważną osobą, bardzo ważną z punktu widzenia historii naszego kraju, był Gabriel Narutowicz. Był masonem, tak? Gabriel Narutowicz, herbu Narutowicz. Tutaj widzicie ilustrację. Żył w latach 1865-1922. I tutaj już podaję za Wikipedią, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak jest odwrócona kolejność, no, tych funkcji, które on swego czasu pełnił. Wikipedia podaje, że był inżynierem hydrotechnikiem, elektrykiem, profesorem Politechniki w Curychu, ministrem robót publicznych w rządzie Władysława Grabskiego, później Wincentego Witosa, ministrem spraw zagranicznych w rządzie Artura Śliwińskiego, później w rządzie Juliana Ignacego Nowaka. Ale najważniejszą sprawą, o której trzeba powiedzieć przy postaci Gabriela Narutowicza, jak już wcześniej wspomniałem,
członka loży masońskiej, był pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak? Ja tu mówiłem o ostatnim królu, a tutaj pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który właśnie w 1922 roku został wybrany na prezydenta naszego kraju. Kilka dni po jego wyborze, tutaj trzeba dosyć istotną informacją jest, iż on w pewnym stopniu popierał politykę Józefa Piłsudskiego, a kilka dni po objęciu urzędu prezydenta w galerii Zachęta w Warszawie został zastrzelony przez niejakiego Eligiusza Niewiadomskiego, malarza. No, ja z historii jakby patrzy, to niektórym malarzom to wpadają do głowy bardzo, bardzo głupie pomysły. Pamiętacie też jeszcze jeden taki malarz z Austrii był, też pomysł niezbyt ciekawy na życie wykazywał. Eligiusz Niewiadomski, malarz powiązany z Endecją, czyli z narodową demokracją. Tutaj bardzo ciekawym takim filmem, wiem, że to nie jest vlog na temat filmów, ale dla młodszych moich widzów chciałbym polecić taki film z 1977 roku w reżyserii pana Kawalerowicza, Śmierć prezydenta. Ten film opowiada cały proces tego, no, jak to wybrano w końcu, że kandydatem ma być właśnie Gabriel Narutowicz. Całe te wszystkie przepychanki sejmowe, polityczne i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawy film. Wiem, że już z minionej epoki i młodzież może nie do końca zainteresować, ale ja polecam warty, godny i warty polecenia obejrzenia. Po II wojnie światowej, jak ja tu mówię, po drugiej apokalipsie, tu pytacie się dlaczego druga apokalipsa? Druga apokalipsa, bo YouTube nie do końca lubi takie konkretne określenia. Ja chcę Wam przekazać pewne treści i tutaj akurat druga apokalipsa to jest cytat za Zbigniewem Herbertem. Jest taki jego tomik, Raport z oblężonego miasta. Tam on używa właśnie określenia druga apokalipsa. Jednocześnie też polecam, nawet jeżeli ktoś nie chce czytać, to niech sobie posłucha płytę pana Gintrowskiego, Przemka Gintrowskiego, już nieżyjącego barda Solidarności, płytę właśnie pod tytułem Raport z oblężonego miasta, właśnie na podstawie poezji Herberta. Stąd moje określenie druga apokalipsa, taka dygresja. Tak więc po drugiej apokalipsie komuniści nieufni. Nieufni, tutaj można by powiedzieć, cytując za Włodzimierzem Iliczem Ulianowem, zwanym Leninem, zaufanie, ale kontrolowane, a oni zaufania do masonerii nie mieli. Twierdzili, że jest to wróg wewnętrzny. Ale jak już wcześniej wspomniałem i w tym vlogu, loże masońskie, czyli tajne stowarzyszenie, no stowarzyszenie tajne, no więc członkowie tegoż stowarzyszenia się nie ujawniali. Jednocześnie cała historia masonerii w Polsce, no to jest widać duże zaangażowanie w sprawy kraju. Ja już tutaj absolutnie nie twierdzę, że oni zawsze działali na korzyść państwa, że to jest wzór, cnót i tak dalej. Nie jestem tutaj, nie będę powtarzał tego, co pani Dąbrowska opowiadała. Tak czy siak, chcieli jakikolwiek mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje. I tak samo było za komuny. Oni, tajne stowarzyszenie, nie ujawniali się, ale działali. I jak to źródło mówi, które oczywiście wszystkie źródła będą w opisie, u tych źródeł jest mnóstwo, bo trzeba jak najwięcej dla Was informacji zdobyć. Źródło mówi, że 40% ogółu masonerii w Polsce zasiadało na wysokich stanowiskach w administracji państwowej. Co trzeci z polskich masonów wykładał na wyższej uczelni, a 10% ogółu całej masonerii w Polsce to piastowało najwyższe urzędy w spółdzielczości, tak? Bo no, kiedyś powstawały te spółdzielnie, nie jakieś tam, nie wiem, spółki, nie spółki, tylko spółdzielnie. I oni, 10% polskich masonów po drugiej apokalipsie zasiadało właśnie na najwyższych urzędach w tychże strukturach. Takim najbardziej jaskrawym przykładem tutaj, jak to masoni
zdobywali stanowiska. Niestety zdjęcia tegoż człowieka nawet Wikipedia nie posiada, jest tylko zdjęcie jego grobu. Henryk Kołodziejski, współtwórca tymczasowego rządu jedności narodowej, był członkiem Krajowej Rady Narodowej, był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, był członkiem Rady Państwa. Także za komuny większość takich organizacji było tajnych. No masoni, cała historia ich to jest przecież tajne stowarzyszenie, to kiedyś tylko była taka moda, natomiast ta moda może nadal i funkcjonuje wśród tych wszystkich bogatych i wpływowych ludzi, natomiast w PRL-u oni się ukrywali, wszystko tajne przez poufne, a jednak tak czy siak znaleźli się w tych wszystkich strukturach zarządzania tym czymś, co było nazywane Polską Rzeczpospolitą Ludową. Przyszła wolność, 89 rok. Zaczęto takie coming outy, zaczęły się robić, jeżeli chodzi o organizację. Masoneria również wznowiła działalność na ziemiach polskich. I tutaj już nie stworzono aż tak wielkiej struktury, jak to było za czasów tamtych wszystkich Augustów, Sasów, Poniatowskich i tak dalej. Tak wielkich struktur nie udało się odtworzyć, natomiast wrócono mniej więcej do poziomu, jeżeli chodzi o ilość ludzi zaangażowanych w masonerię w Polsce, do tego okresu międzywojennego, tam kilkuset członków loże masońskie w tej chwili w Polsce stanowią. Nadal zasiadają w nich ludzie bogaci. Tym razem oni się nie za bardzo chwalą tym, że należą do takiej czy innej loży. Tutaj trzeba wspomnieć, co znalazłem, informację w miarę pewną, że człowiek, który był premierem polskiego rządu po 89 rokiem, tym premierem, którego rząd został obalony podczas tak zwanej nocnej zmiany, pan Jan Olszewski też był masonem. Taka ciekawostka. Na koniec, tak więc widzicie, ja absolutnie nie stanę po żadnej stronie, nie będę wybielał masonerii, bo wszystkim tutaj się kojarzy masoneria, iluminaci, nowy porządek świata i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, masoni w Polsce byli zaangażowani na początku, tak jak już mówiłem, do Sejm Czteroletni i tak dalej, w tworzenie mocnego państwa. Potem już chyba trochę w dwudziestoleciu międzywojennym, tak jak już mówiłem, że jednak sami bardziej chcieli rosnąć w siłę, już nie tylko jako takie kółko wzajemnej adoracji i nie wiem, spotkania towarzyskie, tylko już chcieli swoje struktury rozwijać, i tutaj to też im zostało w jakikolwiek sposób zauważone, tak? No i stwierdzono, że jest to zagrożenie. Masoni w Polsce są od XVIII wieku, są i pewnie długo, długo jeszcze będą trwać, bo tutaj ktoś mi pod filmem właśnie z tej serii Rody Illuminati, że wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych byli Illuminati, byli i tak dalej. Ja znalazłem informację o 13 rodach Illuminatów, ale tam nie było rodziny Obama i nie było rodziny Clintonów. Co można na podstawie tych moich opowieści dzisiejszych wysnuć pewną tezę. Moja autorska teza jest taka: dopóki prezydentami Stanów Zjednoczonych, podobnie jak ojcowie założyciele tegoż wielkiego kraju, byli ludzie bardzo ściśle związani z lożami masońskimi, przez niektórych potem określany jako tam iluminatów, to Ameryka rosła w siłę, potęgę i tak dalej. Natomiast przyszły takie czasy, że już tych raczej masonów wśród czołowych polityków Stanów Zjednoczonych nie ma i Stany Zjednoczone upadają. U nas też
Ostatni mason, o którym wyczytałem, to jego rząd został obalony, także, no nie wiem, może ci masoni to jednak coś tam przez swoje wpływy coś potrafią ugrać i może przez przypadek chociażby dzieje się to z korzyścią dla państwa, w którym działają. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, jeżeli wytrwaliście do końca. No tutaj już mamy prawie 30 minut mojej opowieści. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że nie zasnęliście, że nie potraktowaliście tego jako rzeczywiście jako wieczorynki, która ma Was ululać do snu. Napiszcie proszę, nie wiem, cyrkier i ekierka, tak? W komentarzu będę wiedział, że wytrwaliście, że warto siedzieć, szukać, gmerać wszystkich tych źródeł informacji. Czy takie vlogi, gdzie zdjęcia ludzi, o których opowiadam, to chcecie takie, czy nie, to wszystko piszcie, bo to mnie bardzo interesuje. Ten kanał cały czas się rozwija, jak widzicie, no też jest moja tutaj determinacja, żeby było jak najlepiej i jak najciekawiej. Jestem codziennie, bardzo się staram, żeby tak było. Dzisiaj nie było prawego prostego, bo wiedziałem, że ten vlog będzie długi, dużo przygotowania, także politycznie dzisiaj nic nie skomentowałem. Być może jutro. Ja Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, Bartosz mówił.